Czyli tak, to co będę opowiadał wam o demoscenie, czyli o takiej subkulturze, która kiedyś była bardzo, bardzo popularna i rozwinięta, a obecnie troszkę się kurczy z wielu powodów, które jest ich tak dużo, że nawet nie ma sensu ich wymieniać, bo każdy ma swój zestaw powodów, dlaczego demoscena umarła albo umiera i tak dalej, więc nie będziemy mówili o tej dzisiejszej stronie, tylko o tym, co było kiedyś. Więc tak, demoscena jest to obecnie, jak sprawdziłem, w bazie 60 481 produkcji i na to wchodzą dema, intra i tak dalej. Co są produkcje demoscenowe? Demoscenowe produkcje to są produkcje kodowane, czyli tak jak gry, na wszelkiej maści platformach, Commodore, Amiga, Spectrum, PC, PC z Windowsem, PC z DOSem, konsole, teraz telefony też, praktycznie wszystko, na co można programować, począwszy od kalkulatorów na samym początku. I wyróżniamy wiele rodzajów produkcji, przy czym obecnie pozostały głównie dema i intra, czyli dema, jakby powiedzieć, pełna demonstracja możliwości programisty oraz jego zespołu, czyli grafików, muzyków. Intra to są produkcje też kodowane, tylko z ograniczeniami wielkościowymi, czyli na przykład 4 kB, czy 16 kB, 64 kB. Ma to historyczne zalążki. Kraktra, o którym będę mówił później. Disk Magi, czyli to jest bardzo wczesna forma dystrybucji informacji, czyli mamy magazyny dyskowe, tak jak obecnie CD Action na papierze, czy są portale internetowe, tak kiedyś artykuły można było też w formie elektronicznej czytać za pomocą disk magów scenowych. To jest forma, która kompletnie się nie przyjęła. Music dyski, czyli podobne do disk magów programy z własnym interfejsem, w którym można było słuchać muzyki, różnych kawałków, czasami z jakimiś dodatkowymi grafikami. Takie samo graje, mniej więcej jakby Winamp w paczce z kilkoma czy tam kilkunastoma utworami, zazwyczaj dyskografią jednego muzyka bądź kilku. Slideshowy to są zestawy obrazków też w postaci programu, które po odpaleniu pokazywały się jeden po drugim z jakąś muzyką, czasami dodatkowymi efektami. I dentra to są bardzo dziwne forma dem, które po prostu były dopasowane do formatu dyskietki. Aha. I teraz tak, w grupie jest 11209 grup i to są grupy, były zazwyczaj kilkuosobowe, ale czasami były też bardzo duże grupy, zorganizowane grupy, które organizowały imprezy. Grup jest wiele, dlatego że bardzo często jedna osoba miała własną grupę i stanowiło jakąś całość. Oraz 1203 imprezy zarejestrowane do tej pory. Więc tak, od czego by tu zacząć? Przede wszystkim scenę za bardzo nie interesuje to, jak się ona zaczęła, tak jakby to powiedzieć, żeby znaleźć pierwszą produkcję ever i ją wnieść na piedestały. Więc obecnie jest taka konkurencja, kto znajdzie najstarszą produkcję i to jest jakby forma samego konkursu. Natomiast to, co udało się znaleźć, to jest na przykład na Apple dwa Apple Vision przez Boba Bishopa. Jeszcze nie było wtedy grupa Nixy. Seria obrazków, która tak jak slideshow mniej więcej, ale można powiedzieć, że była to kodowana, dlatego że te obrazki nie były rysowane w żaden sposób, tylko narysowane za pomocą programu. Następnie tutaj jeszcze jest TRS-80, czyli to jest taki wręcz kalkulator z procesorem, tym, którym był w Spectrumie. Tutaj specjalnie wybrałem tą produkcję też z 78 roku, dlatego że pokazuje tutaj ten pentagram, że scena nigdy nie miała, jakby to powiedzieć, żadnych tematów tabu i na scenie w produkcji mogą mieć praktycznie wszystko, co się żywnie podoba twórcom, nie ma żadnych ograniczeń. Tutaj jest bardzo ciekawy przykład z 78 roku na tą samą platformę, mianowicie to była firma, która zrobiła ten TRS-80 z Radio Shack i oni zrobili takie Christmas demo i to pokazuje tak naprawdę też w pewnym sensie, co to były dema, czyli to było takie pokazywanie wyciskania mocy ze sprzętu. I tutaj akurat ten wspaniały
program Happy Holidays pokazywał moc sprzętu, to były też obrazki po kolei pokazywane. Natomiast ja tutaj dałem w nawiasie, że na PlayStation 1 było takie demo z dinozaurem, z tym z T-Rexem, który tak chodził z taką szczęką. I to jest właśnie tak, to jest taki przykład dema producenta. Obecnie Nvidia, jak czas, znaczy już coraz mniej, jak wychodzi nowa seria kart, to potrafi zamieścić demo do serii kart, więc to jakby to powiedzieć, są pierwsze przypadki. Ale na przykład też był Atari Dealer Demo, czyli dealer Atari sam zrobił. To już nie było tak, że firma Atari zrobiła demo, tylko jakiś sprzedawca okoliczny zrobił demonstrację, żeby mógł po prostu więcej tych modeli sprzedać. No i na Oriku 1 były dodawane demonstration tapes. No, ale tutaj przechodzimy do właściwej genezy sceny, czyli moment, w którym doszło do takiej eksplozji produkcji, czyli moment, w którym zaczęto piracić oprogramowanie. Już nie chodzi o gry, tylko o wszelkie oprogramowanie. I tutaj mamy taką piękną produkcję z 1981 roku, Crash, Crumble and Chop, spiracone przez pirata, The Pirate. I bardzo proste było to demo, było na tyle proste, że ono pokazywało po prostu, że twój serial to i tyle. Można było sygnał spisać na kartce, jest napisane, że złamany przez kogo, w którym z datą. No, ale tak naprawdę produkcja, którą scenowcy najbardziej lubią, żeby mówić o... Tamte wszystkie produkcje to były ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast scenowcy szczególnie sobie upodobali jako produkcję taką startową Berlin Bera, czyli takiego miłego niedźwiadka. To jest cała produkcja, ona się z niczego innego nie składała, tylko z tego obrazka, bez muzyki, bez niczego. Zrobione przez grupę Berlin Cracking Service, to bardzo ciekawa nazwa. I ona po prostu była dołączana do spiraconego programowania, czyli po prostu przed odpaleniem właściwego programu pojawiał się ten wspaniały Berlin, jakby to był dodatkowy producent oprogramowania dosłownie, czyli jeszcze jedno logo na samym początku. Tak, a tutaj mamy bardzo ciekawy wykres, który pokazuje ilość produkcji na daną platformę w latach od 1978 do 2001 roku. I ten wykres jest o tyle interesujący, że on tak naprawdę przedstawia to, jakie były etapy jakby ery demosceny. I ten wykres to jest Commodore 64, widać ekstremalny wzrost ilości produkcji, zaraz będziemy o nich mówili. Później, i to jest pierwszy okres, się kończy tutaj, którym zaczyna wchodzić Amiga, czyli Golden Age Amigi, tam był Golden Age Commodore. Ja nazywam tą część po tej stronie wykresu prehistorią demosceny. Tutaj tak naprawdę nie było dem, tylko były głównie kraktra i tego typu produkcje, które pokazywałem przed chwilą. Później następuje okres Golden Age Amigi i jest to okres, w którym demoscena pojawiła się w Polsce. Następnie jest okres, który ja miło wspominam, dlatego że wtedy ja mniej więcej zacząłem działanie na demoscenie około 95-96 roku, w którym wchodzi Golden Age peceta z DOS-em. I tutaj jest ten moment, w którym pojawiły się takie gry jak Doom i Wolfenstein, które już mniej więcej pokazywały, że Amiga niestety nie sprawdzi się dalej jako sprzęt, który potrafi jak najwięcej z którego można jak najwięcej wycisnąć i pokazać. I faktycznie od tego momentu nastąpił ten spadek. Nie chodzi o to miejsce, bo te spadki też są związane z tym, że produkcje były coraz bardziej trudne do robienia, więc naturalnie trudniej się robiło, więc ich było mniej. I później jest też bardzo ciekawy moment, w którym pojawiły się produkcje akcelerowane na Windowsa, czyli to jest moment też, w którym pojawiły się akceleratory 3DFX, one się gdzieś pojawiły w tym miejscu, ale zaczęły rosnąć około 2000 roku, było ich coraz więcej i tutaj mamy demoscenę nowożytną, czyli produkcje, które już kompletnie nie przypominają tego, co było kiedyś. One są głównie nastawione na to, żeby były artystycznie interesujące, skierowane na różnorodność efektów, a nie na to, żeby wyciskać wszystko z komputera, dlatego że tak naprawdę od tego mniej więcej miejsca komputery już przestały być zamkniętą architekturą i ściganie się na zasadzie, kto jest w stanie wycisnąć więcej cyklów z procesora i więcej wyświetlić, przestało mieć sens.
I teraz mamy coś takiego jak kraktra, czyli ja tutaj mówię cały czas o połączeniu demosceny z sceną grową, czyli z game devem, który jest cały czas oni byli blisko siebie. I tu jest przykład tego, dlatego że ten pierwszy pik komodorowski to były głównie produkcje tego typu, czyli kraktra odpalane przed grą i pokazujące tutaj kilka scrolli, która gra, to jest akurat Amiga, która gra została skrakowana, przez kogo, w którym momencie. Liczyło się to, żeby to zrobić pierwszym, bo jeżeli się to zrobiło pierwszym, to kraktor już sobie po świecie jeździło. Później powstały trainery, czyli że można było dodać sobie nieskończone energię, życia, w zależności od gry, różne rzeczy. Tutaj jest taka wspaniała grupa Razer 311, która działa do dzisiaj. I oni, jakby to powiedzieć, okraszali te swoje kraktory zazwyczaj jeszcze dodatkowymi, tutaj przerobili Elvisa na Stalina, tak kolorowo, i dodali jeszcze Trister do tego. W każdym razie zawsze mieli taki styl po prostu takiego luzactwa, ale to, że Razer 311 nadal funkcjonuje, to jest grupa Evenement, dlatego że oni są podzieleni na tą grupę warezową, tak nazwijmy, czyli tą, która łamie to oprogramowanie i je dystrybuuje, oraz grupę demoscenową, która tak naprawdę nie jest zainteresowana tą nielegalną działalnością, tylko jest zainteresowana tym, żeby robić produkcję, i to jest dla nich najistotniejsze. Dobrze, party scenowe. To jest miejsce, w którym się spotykali scenowcy. To nazywało się copy parties, czyli miejsce, w którym można było kopiować staw, czyli gry, dema, cokolwiek, bo rysunki na przykład w JPEG-ach. Kiedyś jak się miało kilka rysunków w JPEG-ach, to w ogóle było super i się zgrywało, żeby potem pokazywać znajomym, się robiło całą imprezę, żeby zobaczyć tych 5 obrazków w JPEG-u, bo każdy się otwierał z prędkością, na przykład tam 5 minut się otwierał jeden rysunek. I na takich imprezach się te rzeczy wymieniało, ale zarazem też na tych imprezach robiło się konkursy, czyli tak jak są game jamy obecnie, że jest konkurs, który jakoś trwa. Na scenie raczej nie było czegoś takiego, że było ograniczenie czasowe, tylko przygotowywało się te produkcje w domu, a następnie jedna po drugiej wyświetlało na big screenie i potem było głosowanie, do dzisiaj się tak odbywa i kto zajmuje pierwsze miejsce, to jest bohaterem sceny. Nagrody mają mniejsze znaczenie. W Polsce Amiga głównie, można powiedzieć, że scena powstała wraz z popularyzacją Amigi, a nie Commodore. I od 1990 były to małe Wikingi, pierwsze te zarejestrowane, to jest w Krakowie. Natomiast później, jako prawdziwe party odbywały się zazwyczaj w szkolnych budynkach. To było pierwsze w Żywcu Mountain Beer, Mountain Conference. W następnym roku to był 91, 92 i w 94 Primavera w Starachowicach. I to jest takie jedno party, na które chciałbym się troszeczkę więcej powiedzieć, Assembly, które pierwsze było w 92 roku, jak tutaj widzimy, no, chłopaki to jest do 18 lat, widać po łebkach takich małych, 14-15 się zbierały. Szmata wystarczyła, żeby rozwiesić i puszczało się produkcję i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Co ciekawe, na pierwszej Assembly w 92 roku było podobno aż 700 osób, które po tych zdjęciach nie widać tych wypełnionych sal. Ale już w 2004 roku wyglądało to w ten sposób, że mamy tych komputerów od groma, wszyscy siedzą ładnie, grzecznie i jak jest? Co jest? A no w każdym bądź razie jest big screen, był gdzieś tutaj, tak naprawdę ogromny kinowy big screen, na którym te produkcje leciało, wtedy jest cisza. Zawsze jest coś takiego, że jeżeli ktoś grał w grę, to jeżeli są puszczane produkcje, to wszyscy mają przestać grać. Gracze ze scenowcami nigdy się nie lubili na wspólnych imprezach, dlatego że gracze zazwyczaj narzekali, że scenowcy puszczają za głośno swoją muzykę i nie słyszą stóp w Counter-Strike'u. Więc to jest kolejny przykład tego mariażu. No i obecnie Assemblik wygląda w ten sposób, przy czym głównie składa się niestety, znaczy z punktu widzenia sceny, z graczy. Można powiedzieć, że jest to taki bardzo otwarty LAN party z grami, przy czym oprócz tego, że mamy takie konkursy typu, jak są u nas, na przykład jest ten Intel Extreme, że mają duże big screeny i tam kilka osób gra w jakichś teamach, to zazwyczaj są organizowane turnieje wśród tych całej gawiedzi, a scena
jest tutaj przy big screenie i mniej więcej zajmuje tyle miejsca. Natomiast, żeby wracając i zobaczyć, jak było w 95 roku, to jest The Party, czyli jedna z takich imprez, które się kojarzy ze szczytem demosceny, to jest taki peak. I tutaj widać, tam było około 2 czy 3 tysięcy ludzi i wszyscy byli ustawieni przed tym kompotami. To było akurat intro kompo i oglądali równo, co się działo, wszyscy w skupieniu. Chciałem, żebyście szczególnie zapamiętali sobie ten obrazek, dlatego że on bardzo mówi o tym, co będę mówił później, czyli jak ci ludzie, którzy tam siedzą, czy nastolatkowie to około do 20 lat, co się później, jak oni się przetransformowali w obecne, jak wygląda ich życie obecne. Ale zobaczcie, jakie po prostu pasje. Tutaj widać tą ogromną pasję, jaka towarzyszyła tym imprezom. I to była, jakby powiedzieć, impreza całkowicie skupiona na kreację. Czyli tutaj na The Party gracze nie byli nigdy widziani. To były czysto scenowe imprezy i mimo wszystko udało się, chyba najwięcej zarejestrowanych było 4000 osób na jednej imprezie i wszystko wokół demosceny. W Polsce odpowiednikiem był Intel Outside. W tym samym roku udało się zebrać frekwencję około 1200 osób. W Warszawie w Stodole się odbywało. A to jest obecne Party Revision 2013, które odbywa się w Niemczech i nadal, jakby to powiedzieć, jest czysto scenowym party. Frekwencja około 1500 osób, co ciekawe, wzrastająca z roku na rok. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że demoscena się zaczyna rozwijać w nowym kierunku, o którym wspomnę na sam koniec troszeczkę, który jest łatwiej przystępny dla młodych, dlatego że znaczy do teraz próg wejścia na demosceny po prostu ekstremalnie ciężki. To znaczy trzeba być naprawdę świetnym programistą, najlepiej po studiach, żeby móc zacząć cokolwiek robić. Jest to szczególnie związane z tym, że na demoscenie nie ma tradycji używania silników, czyli nie możemy używać Unity, Unreal'a i tak dalej, tylko musimy wszystko napisać sami, od samego początku do końca. Dlatego ci, którzy kiedyś zaczynali, mieli te 10 lat, żeby dopisać sobie wszystkie komponenty, to mogą robić dema. Dobrze, teraz przejdę do następnej części mojej prezentacji, tego połączenia demosceny z grami, czyli jak to, co pamiętamy z czasów scenowych, jak to się zamieniło na firmy growe. To jest przykład takiego dema Hardwired, to jest demo klasyczne wręcz na Amigę. I to zrobione jest przez grupę The Science i Cryonix. W 1991 roku muzykę do niej robił Jasper Kidd, którego być może kojarzycie. To jest człowiek, który zrobił muzykę do wszystkich Hitmanów i do wszystkich, do ostatniego Assassin's Creed'a nie, ale do pierwszego, drugiego, trzeciego i tych wszystkich, czegoś z Assassin's Creed'a, co jest po sierocku, nie rozumiem tego, ale tego czegoś też robił muzykę. Dobrze, i teraz tak, co powstało z The Silence? The Silence powstała firma Digital Illusions, której część osób pewnie kojarzy z sali, natomiast oni byli głównie znani z pinballi. I to świetne pinbole na Amigę i takie mniejsze gierki, tam Benefactor, dokładnie się nie wgłębiałem, bo to nie jest istotne. Ale co jest ciekawe, jest to, że Digital Illusions, 4 osoby stworzyły tą firmę i one zrobiły to w akademiku, mieli własną firmę, mieli własne biuro i praktycznie nikt nie pozostał z tej czwórki założycieli, nikt nie pozostał. Natomiast do tej firmy Digital Illusions dotarła grupa demoscenowa, która jeszcze do niedawna robiła rewelacyjny demo, zaraz puścimy fragment jednego, The Black Lotus. Robi. Znaczy ostatnio mają zastój, ale to następny slajd. O, coś się chyba... To jest Amiga. Thank you.
Ocean Machine i jest naprawdę bardzo dobra. Technicznie jest wyśmienite. Tu są użyte voxele, które znamy z no Minecraft, ma takie wielkie klocki, to są takie drobniutkie. Dobrze, no i w każdym bądź razie po wejściu tego The Black Lotus do Digital Illusions możemy jakby powiedzieć... Tak? To co teraz widzieliśmy, to normalnie Amiga otworzyła? Tak. Amiga 1200 z 60, czyli ona ma 50 MHz. Komórki obecnie mają około 900 MHz. Bez karty graficznej. Tak, bez karty graficznej. To wszystko software'owo musi być narysowane, ekstremalnie. No ale jakby to powiedzieć, główny programista tego, czyli Calms, jest genialny. On jest, mózg ma taki, że się nie wiem, jak może w czasce pomieścić. W każdym bądź razie... No to oni teraz robią te takie dwie gry, które są trochę... I Kams jest tam człowiekiem, który jest odpowiedzialny za optymalizację, a art dyrektorem stał się Louis, czyli człowiek, który robił właśnie grafikę do poprzedniej produkcji. To idziemy dalej. Future Crew, to jest, przejdziemy z Amigi na PC-ta. 93 rok, jest to tak jakby szlagierowe demo PC-towe, które się... bo wszyscy o nim pamiętają, którzy w tamtych czasach je widzieli, czy nawet później ono się przebijało. Pokażę fragment dosłownie. Na szczęście tutaj są świetne warunki w tym miejscu i jest YouTube. Ja nie byłem, już cofnąłem, zespoilowałem. Na sam koniec jednak przygotowałem taką armatę, że się nikt nie spodziewa. Dobrze, przewinę tutaj na taki moment, który jest najbardziej... To był 93 rok. Na powiem tak, to demo jest całkowicie inspirowane Hardwirem. Oni po prostu tak zazdrościli Amigowcom, że mieli ten flow w swoich demach. Wybuch bomby. I tu jest taki moment, jakby to powiedzieć... Szybko jeszcze powiem w trakcie. Kiedyś dema wyglądały tak, efekt po efekcie.
oczywiście miało takie intro fajne, wejściowe z tą sceną, która się pokazała w całości, ale później był efekt po efekcie, który pokazywał trudności programistyczne. Tutaj mamy przezroczystość, która do dzisiaj jest problemem. Tutaj mamy tunel z kropek, które jest ich po prostu odpowiedniej ilości, są takie transformowane. Był taki okres, w którym, żeby była łatwa, płatnicza przystępność, to pojawiały się teksty dodatkowe typu teraz jest 5000 kropek, ale możemy zamienić je na przykład 6 na 2000. Tutaj jest bardzo prosty, jak to mówię, średnio wygląda na screenie, ale polega na tym, że są dwa obrazki, które się przecinają i tworzą po prostu taką iluzję, dosyć ciekawą, jak plaza wyglądająca. O. To jest to, czego zazdrościli Amidze, czyli tych przejść pomiędzy efektami. Czyli prostych pomysłów bardziej designerskich niż programistów. To jest jeszcze fragmenty. Starczy tego dobrego, wróćmy do prezentacji, czyli... Co się stało z Future Crew? Mianowicie oni zamienili się w Remedy w pewnym momencie. W 97 wydali demo, które już było komercyjne, Final Reality, jako odpowiednik do Second Reality poprzedniego. Ono prezentowało akceleratory w 97 roku i w ogóle było mega wypaśnie, może ktoś pamięta. Ale oni też zrobili Maxa Payne'a, do którego muzykę robił właśnie ten sam muzyk, który usłyszeliście przed chwilą w tym takim szlagierowym momencie. Alana Wake'a, no i teraz czekamy na Quantum Break na Xboxa. Dodatkowo oni w pewnym momencie się rozłamali i stworzyli Future Mark, który robi 3D marki, ale też tutaj jest ciekawy przykład z game devu do demo sceny, czyli Future Mark zrobiło taki mały odłam, który się nazywał Major Fark, co łatwo można rozszyfrować, biorąc pierwsze dwie litery i zamieniając. I zrobili rewelacyjne demo na PC-cie Lapsus oraz Lapsus przez 2U. To coś po fińsku możliwe, że znaczy na migę. Ale potem oni, ten trzon demoscenowy oderwał się od Future Marka. No Future Mark teraz już średnio wszędzie prawdopodobnie padnie. Ale za to oni odeszli, jak widać, trzymają nadal poziom, bo zrobili Legend of Grimrock, którym wszystkim polecam, jest bardzo fajną grą, bardzo oldschoolowym feelingu. Następny. Tutaj już będę, jakby to powiedzieć, bardziej nie skupiał się na całych grupach, bo te dwa, znaczy te przykłady wcześniejsze pokazują całe grupy, które transformowały się w bardzo znane firmy growe. Natomiast tutaj mamy Alexa Evanso, czyli Statixa z Acme, albo też znany jako Blue Spoon. I to jest założyciel Media Molecule, czyli firmy częścią jest marki Sony, którą znamy wszyscy z Little Big Planet oraz z bardzo takich kreatywnych gier. On, zresztą to widać po jego demach, dlatego że jego dema były takie niesamowicie unikalne i nieporównywalne do innych produkcji demoscenowych. On jako Blue Spoon zrobił tutaj to, co tu widzimy, to jest tam, bardzo ciekawa produkcja, bo to jest produkcja generatywna, czyli za każdym razem, jak ją odpalimy, to inaczej wygląda. To jest jedna z pierwszych w ogóle zarejestrowanych takich produkcji, która po prostu wykorzystuje programowanie do tego. Następnie mamy Ox Baba z Oxygen, który robił demo na Amiga i PC. To jest Christopher Ballester, który jest koprezydentem w Naughty Dogu. Tą firmę też pewnie wszyscy znamy. Później mamy Manikina z The Lost Boys na Atari ST. To jest jedna z jego produkcji, ale później też był głównym programistą w God of Warze pierwszym, w God of Warze drugim, a teraz jest głównym technicznym oficerem w Santa Monica Studio i nadal, jakby to powiedzieć, jest, śledzi scenę i jest bardzo zainteresowany, bo czasami ze sceny wychodzą bardzo ciekawe produkcje do dzisiaj. No i tutaj na sam koniec zostawiłem mojego ulubieńca, czyli CRKR-a z Halcyonu, którym zrobił na Assembly razem z kolegami takie demo Chimera. I pokażę ją wam w całości. Ono jest bardzo ciekawe, szczególnie jesteśmy tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdyż właśnie oni pokazali, jakby to powiedzieć, w jakim kierunku demo scena zamierza skręcić. I no niestety to demo zostało zdyskwalifikowane.
Dlatego, że w tamtych czasach było dużo produkcji, które było po prostu wrzucanych na party, trzeba było robić selekcję. Aczkolwiek tutaj było to bardzo kontrowersyjne, potem scena była straszliwa drama się odbywała i krzyki, że dlaczego zostały zakwalifikowane tak wspaniałe demo. Znaczy ja uważam, że one są naprawdę bardzo dobre. I bo tam tylko trzy produkcje zostały dyskwalifikowane, w czym dwa były naprawdę beznadziejne. Natomiast to przebiło się i jest praktycznie do dzisiaj się to demo broni. Ja puszczę je wam w takiej prawidłowej formie. Sprawdziłem, że działa, czyli z egzeka. I potem zobaczymy się, kim jest tak naprawdę, co jest za tym CRKR. I zwróćcie uwagę na estetykę tego dema. On był odpowiedzialny za ambient całości, za dźwięki. I potem przyłożycie sobie tego człowieka na jego późniejsze produkcje i zobaczycie, czy to na pewno jest ta sama osoba. No dobrze, to już jeszcze jakieś 5 minut myślę, że możemy poświęcić na pytanie. Pytanie, tak. Jestem w szoku. Chciałeś pewnie wiedzieć jak. To naprawdę było wygenerowane przez 4 kilobajtowy program. Tak, tak. Mogę go ściągnąć, ale tylko fragment, bo czas się kończy. Amigowe to było? Nie, tam to było pecetowe. To też będzie pecetowe, 64 kilobajtowe. Bardzo dobre intro węgierskiej grupy Conspiracy. Ono już ma swoje lata, dodajże 2007 rok. To jest 64 kilobajty i jak to powiedział jeden ze scenowców, bardzo dobry, pracuje w researchu Sony i jakby to powiedzieć, przez niego przechodzą wszystkie prototypy PS4 i innego sprzętu, że w 64 kilobajtach da się wszystko zrobić. Tylko kwestia jest taka, że potrzebny jest do tego czas i zaparcie, że zaparcie, samo zaparcie. Crysis na PC-ta robiony takim, zresztą zaangażowanym, mógłby się zmieścić na 850-gigabajtowej dyskietce, nie? No, tylko że po prostu musiałoby to trwać, załóżmy 10 lat na coś, żeby włożyć go do tego, ale jest to kwestia po prostu czasu i zaangażowania. Wszystko jest po prostu proceduralnie wygenerowane. Wykorzystuje się matematyczne wzory do tego, żeby tworzyć geometrię. Tekstury to też jest wszystko wygenerowane. Napisy są wyciągane jako czcionki z systemu. Czy tam nawet mogą być zresteryzowane. Też algorytmicznie tak dużo nie zajmuje. Muzyka jest też generowana. Proste sinusy, kosinusy. Da się. Potrzeba trochę wiedzy wiedzy trochę więcej czasu, żeby po prostu to napisać. Jeżeli chodzi o muzykę, to wszelkie rodzaje muzyki, tutaj drum and bass'a, które nie ma najmniejszego problemu, ale też były digitalizowane, znaczy syntetyzowane głosy śpiewające, więc bardzo dużo się rzeczy pojawiło i można to upakować tak naprawdę. Oczywiście później taki egzek do 64 kg ma około 500 kilo i się go kompresuje już, tylko są do tego kompresory, które są napisane bezpośrednio przez scenosów. Wyłącze to są napisane bezpośrednio przez scenowców. One dobrze kompresują, dlatego że bezpośrednio zmieniają format pliku exe na Windowsie, przez co zazwyczaj intro mają problemy z antywirusami, bo antywirusy traktują je jako coś złego. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania? Jakie wątpliwości? Ja mam taki może komentarz, czy taką obserwację do tego. Znaczy, bardzo mnie zainteresowało to, że te prezentacje domoscenowe jakby są takim gatunkiem kultury, który jakby wymaga wiedzy o ograniczeniach technicznych, żeby jakby je docenić. To znaczy, że trzeba faktycznie je przeskoczyć. Tak, to też, ale chodzi mi teraz o proces odbiorczy. To znaczy, że trzeba jakby wiedzieć, że to nie jest prawda, zwykła animacja 3D zrobiona tam w Unity i tak dalej. Tak, tylko wiedzieć to i to. Czy ktoś, kto nie wie, to nie doceni nawet tego, no ładne. Tak, to jest ładne, ale co z tego? Tak, może tylko jest z punktu widzenia estetycznego oceniać i
No i nie widzisz wszystkich walorów. Jest dla mnie ciekawe skojarzenie z prezentacją Pawła Scheibera dzisiaj, z początku tego dnia, który mówił o jakby inspiracjach czymś innym niż filmem w grach. I to jako literaturoznawca z wykształcenia to mi się bardzo kojarzy z takimi poetyckimi zabiegami, to znaczy z wyborem bardzo wyrafinowanych form wierszowych do jakby przekazania czegoś. Tak, czyli próg wejścia odbiorcy takiej musi... neoklasycznej, tak, że na przykład ktoś, kto nie zna tej miary wierszowej, jakby nie dostrzeże, co tam jest, tak? Ktoś, co napisze, nie wiem, Villanellą, czy tam heksametrem jębicznym, czy czymkolwiek. No. Ale powiem ci, że to jest właśnie problem demosceny, jest taki, że to kiedyś było, to wejście było prostsze. Dlatego, że na Commodore czy na Amidze to wszyscy wiedzieli, do czego jest ten sprzęt, co potrafi, więc jak zobaczyli coś mega wypasione, byli łatwo w stanie określić, co jest dobre. I był taki okres, że na konsole, myśleli, że konsole będą, teraz PS4, że niby ma być dobrą platformą, ale po prostu one są zamknięte przez twórców i to jest podstawowy problem. No my byliśmy poproszeni przez Sony, żeby zrobić demo i my żeśmy się skupili na tym, żeby te demo były interaktywne, bo to, co mnie boli najbardziej, to jest to, że oni nie wykorzystują efektu real-time'u, czyli te wszystkie demo są real-time'owe, ale nie wykorzystują. Gry wykorzystują real-time, to też jest interakcja, a demo są nieinteraktywne, więc tak naprawdę mogą być filmami. I teraz tak jak właśnie Alex Evans z tego z Media Molecule, jak zrobił demo, to było generatywne, czyli za każdym razem, jak się próbował, było inne. Czyli było inne kamery, inne tekstury, inna geometria, ale mniej więcej narracja była ta sama i wykorzystywał to medium. Natomiast demoscenowcy to jest głównie prężą muskuły jako programiści, dlatego na demoscenie głównie pozostali programiści nadal lubią to medium. Graficy i muzycy się realizują w innych miejscach zdecydowanie, jeśli chodzi o tych cyfrowych graficznych muzyków.